Witam Was z tej strony, Piotr Policeusz. Zapraszam Was na kurs AutoCAD 2020, projektowanie parametryczne. W tym kursie wyjaśnię Wam, jak działają bloki dynamiczne, jak tworzyć takie bloki, czyli bloki, które możemy modyfikować za pomocą odpowiednich uchwytów, oraz oczywiście sprawiać, aby ich funkcjonalność stawała się coraz większa. Omówimy także zakładkę edytora bloku, gdzie znajdziemy różne opcje, które można dowiązać do takiego bloku dynamicznego. Jak widzicie, mamy tutaj właśnie parametr odległości, który steruje dwoma końcami naszej figury, dzięki czemu możemy ją rozciągać. Wyjaśnię Wam, jak działają wiązania geometryczne oraz wymiarowe. Tworzenie różnego rodzaju opisów i definicji, które później możecie modyfikować z poziomu już samego Autokada, a nie edytora bloku. Serdecznie zapraszam do kursu i widzimy się na pierwszej lekcji. Pozdrawiam, Piotr Polinceusz.